Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór, może się przedstawimy. Ja nazywam się Joanna Bojczewska. Jestem studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego i współzałożycielką Nieleni Polska. I od 3 lat również prowadzę małe gospodarstwo Ekopoletko Stryszów na Małopolsce pod Krakowem. Ja się nazywam Ewa Smuk-Schattenwerth, mieszkam w Grzybowie 23 lata. Mamy z mężem gospodarstwo ekologiczne, serowarnię, piekarnię, a także od 23 lat prowadzimy Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, a 3 lata temu powołaliśmy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. Dzisiejszy temat w kierunku współpracy. Tutaj z Asią żeśmy dyskutowały, przygotowując dzisiejsze spotkanie. Ja się bardziej skupiłam na współpracy, Asia się bardziej skupiła na suwerenności żywnościowej. Myśląc o tej współpracy, ukułam sobie takie powiedzenie SOS. I że najważniejsze rzeczy właściwie, żeby ta współpraca może się udała, co nie jest takie oczywiste i proste zawsze, to jest właśnie S, czyli świadomość, O, czyli otwartość i S, czyli szacunek. I dlatego może trochę tak niekonwencjonalnie zaczniemy to nasze webinarium, bo chcieliśmy zacząć troszeczkę historycznie, żeby właśnie w ten sposób zobaczyć, jak wygląda ta nasza świadomość, co my w ogóle wiemy o tym rolnictwie. I dlatego na samym początku pytanie dla uczestników. Jeżeli historię ludzkości przedstawilibyśmy jako dobę, to rolnikami byliśmy jak długo? Godzinę, 4 godziny, pół godziny, jak myślicie? Możecie użyć właśnie tej planszy, którą macie przed sobą, żeby zaznaczyć kropeczką, gdzie byście obstawiali ile historii ludzkości. Są jeszcze chętni do. 1 godzina, może więcej. 1 godzina, może To ile więcej. to jest, Ewa? To przechodzimy do odpowiedzi, czyli 1 godzinę. 1 godzinę, czyli jeżeli byśmy wyobrazili sobie, że cała historia ludzkości to jest 24 godziny, licząc, że według danych genetycznych i paleontologicznych pojawiliśmy się około 200 tysięcy lat temu, a cały właśnie ten 95% naszej historii byliśmy zbieraczami, łowcami, czyli właściwie kompletnie coś innego robiliśmy, a tylko godzinę byliśmy rolnikami. I właśnie ten przełom rewolucji neolitycznej, czyli pojawienie się miejsce około 12-10 tysięcy lat temu, to jest jedno z takich największych przełomów w naszej historii. To się oczywiście wiązało z pewnymi zmianami klimatycznymi, które wtedy miały miejsce, ale też miało ogromne konsekwencje, o których za chwilę powiemy. Tutaj macie mapę w rogu i na tej mapie jest pokazane, gdzie właściwie to rolnictwo się pojawiło. To jest ten tak zwany żyzny półksiężyc. On już podobno nie jest tak bardzo żyzny, już jest wyeksploatowany, ale w każdym razie to było to miejsce, gdzie rolnictwo się pojawiło. I stamtąd właściwie się rozprzestrzeniało, bo okazało się dużo bardziej, można powiedzieć, takim agresywnym systemem gospodarowania i społecznym niż właśnie to zbieractwo, łowiectwo. Przejdziemy dalej. I żeby mieć taką świadomość, jakie są konsekwencje rolnictwa, to są dużo konsekwencji takich pozytywnych, ale też jest trochę konsekwencji negatywnych. Na przykład konsekwencja negatywna jest taka, że właściwie od kiedy pojawiło się rolnictwo, zaczęliśmy zmieniać środowisko. Do czasu, właściwie dopóki byliśmy zbieraczami, łowcami, to korzystaliśmy z tego środowiska, na ile to środowisko nam pozwalało. W dużo mniejszym stopniu, w każdym razie dużo mniejszym niż w okresie rewolucji neolitycznej. Ponieważ jak tutaj na tym obrazku z lewej strony widać, że podstawowym sposobem zdobywania terenów pod rolnictwo, to było różne formy karczowania czy wypalania, czyli taka gospodarka żarowa. A z drugiej strony taką wielką pozytywną konsekwencją było to, że
Człowiek się osiedlił, mogła powstać cywilizacja, mogły powstać inne zawody, mogła powstać bardziej rozwinięta sztuka czy rzemiosło. I tutaj troszkę mnie interesowało, czy interesuje mnie, jak to się dalej rozwijało, bo właśnie w takim pewnej świadomości, którą myślę, że nam osobom związanym pośrednio lub bezpośrednio z rolnictwem to jest ważne, że jak to się stało, że właśnie ta pozycja rolnika gdzieś oscylowała między dołem tej drabiny społecznej, a pewnymi próbami, żeby to jakby dużo wyżej tą pozycję rolnika umieścić. I można powiedzieć, zaczęło się tak dość umiarkowanie, wczesne średniowiecze, to większość rolników gospodarzyło w małych gospodarstwach, były ośrodki rozprzestrzeniania się dobrych praktyk rolniczych, to były często na przykład zakony, które pielęgnowały różne ciekawe zasady i sadownictwa, i ogrodnictwa. I co się stało, że w pewnym momencie doszło do takiego właśnie upadku pozycji rolników. Nie jestem historykiem, jestem antropologiem z wykształcenia, ale tak próbowałam to troszkę prześledzić i teraz też powiedzmy szczegółowo w ten temat nie będę wnikać, ale może warto o tym pamiętać, że pojawiło się coś takiego jak właśnie feudalizm, poddaństwo chłopów, pańszczyzna, takie zjawiska, które właściwie kompletnie pozbawiły rolników wolności, pozbawiły rolników też, bym powiedziała, godności, ponieważ znaleźli się w takiej zupełnie na dole właśnie tej drabiny społecznej. I tak trochę śledząc, to, jak to się stało, to niektórzy przypisują to właśnie takiemu zjawisku jak kolona, który się wykształcił w Cesarstwie Rzymskim, gdzie właściwie pojawiło się to uzależnienie chłopów od wielkich właścicieli ziemskich i takie kłopoty, które miały miejsce z wypłacaniem się, z płaceniem czynszów, doprowadziły do takiej kompletnej zależności, czyli do tego, że powstało to poddaństwo, że rolnik, który stał się wtedy chłopem przypisanym do ziemi, nie mógł nawet opuścić swojej ziemi. I to ciekawe jest, że możemy przejść dalej, że w tym okresie takiego i późnego średniowiecza, już w czasach nowożytnych, wielu wybitnych humanistów czy akademików zaczęło to kwestionować, chociaż można powiedzieć, że sami byli w tej klasie uprzywilejowanej, ale właściwie zaczęli się zastanawiać, skąd taka dziwna sytuacja, że ci, którzy tak naprawdę przyczyniają się do tego, że w ogóle mamy co jeść, że tak naprawdę ich praca powinna być doceniona, jest praca jak najbardziej, jak to na przykład François Quesnay mówił, najbardziej wartościotwórcza, to dlaczego oni właściwie nie mogą w pełni korzystać z tego, jak ważna jest ich praca. I tu przytoczyłam tylko dwie osoby, Tomasza Mora, takiego słynnego humanista angielskiego, autora Utopii, w której właśnie pokazuje rolę rolników zupełnie z innej strony, w takim kontraście do tego, co wtedy działo się w Anglii, jako takich właśnie ludzi godnych, mających swoją pozycję, a nawet uważał, że każdy obywatel powinien przynajmniej trochę podjąć pracę w rolnictwie, żeby doświadczyć, na czym to polega. Natomiast Quesnay, który stworzył taki termin, który potem się będzie pojawiał w historii, on był związany z francuskim dworem, ale właśnie analizując ekonomiczną sytuację, stworzył takie tabele, w których pokazywał, że to, co ma miejsce w ówczesnej Francji, czy w ogóle w ówczesnej Europie, jest kompletnie bez sensu, że można powiedzieć, że najbardziej korzystają z bogactwa wypracowanego przez rolników osoby, które w pewnym sensie, może nie nazywał darmozjadami, ale że ich praca nie jest wartościotwórcza. Tworzył właśnie takie schematy, że jest obieg dóbr i pieniędzy ma taki charakter obiegu krwi i ten obieg duży właśnie dotyczy tej relacji między naturą i społeczeństwem i właśnie w niej uczestniczą chłopi, rolnicy, a te pozostałe właściwie klasy jakby spijają tą śmietankę bez żadnych, można powiedzieć, takich wpływów, czy takich pozytywnego daru dla społeczeństwa. I ten fizjokratyzm potem przerodził się w coś, co... A pytanie, jeszcze teraz pytanie, tak?
pytanie. Więc pytanie jest też jeszcze historyczne, ostatnie pytanie historyczne dla wszystkich. Kiedy w Polsce doszło do zniesienia poddaństwa chłopów, pańszczyzny, kiedy chłopi dostali jakby pełne prawa, przestali być przypisani do ziemi? Czy to było w XVII wieku, w XVIII wieku czy XIX wieku? W Anglii to już był XVI wiek. A kiedy było w Polsce? Niektórzy duże kropki, inni małe kropki. No, najwięcej osób chyba jednak trafiło rzeczywiście dopiero w XIX wieku. To było w różnych latach, więc nawet nie można było podać konkretnego roku, dlatego że to w różnych zaborach, w różnych latach miało miejsce, ale rzeczywiście dopiero w XIX wieku. Myślę, że to troszeczkę pokazuje taką sytuację tego ruchu chłopskiego, że właściwie potrzeba było czasu, żeby ten ruch chłopski naprawdę nabrał siły, czy nabiera siły, właściwie ciągle nabiera siły. Ja tutaj na koniec w tym taki slajd historyczny, który pokazuje taką koncepcję, która trochę wyrosła z fizjokratyzmu, nazywa się agraryzm. Ona się właściwie rozwija na przełomie XIX i XX wieku. Tutaj jest zdjęcie Ignacego Solarza, który był takim z jednej strony agrarystą, z drugiej strony twórcą uniwersytetów ludowych w Polsce. Inicjatywa, o której będziemy jeszcze mówić teraz, tylko wspomnimy w webinarze w styczniu o tym więcej, bym chciała powiedzieć. I to jest taka koncepcja, która jakby stawiała chłopów, można powiedzieć, bardzo wysoko, przypisywała im taką naprawdę bardzo ważną rolę społeczną, nawet wśród niektórych agrarystów, można powiedzieć, tam gdzieś, można powiedzieć, samej najwyższego szczebelka, można powiedzieć, jakaś taka na zasadzie pewnej kontrastu do tego okresu, o którym mówiliśmy poprzednio. Z tym, że coś ciekawe, tutaj żeśmy z Asią sobie dyskutowały, jakimi koncepcjami, powiedzmy, czy filozoficznymi, czy ekonomicznymi to się, można powiedzieć, bardziej wiązało, mniej z Marksem, bardziej właśnie z takimi francuskimi fizjokratami, bo bardziej właściwie ci, którzy byli agrarystami, uważali, że takie zmiany powinny dokonywać się na zasadzie pewnej ewolucji, na zasadzie pewnej współpracy, demokracji gospodarczej, niż na zasadzie rewolucji. Także kończymy ten wątek historyczny, idziemy do współczesności. I jak przystało na młodszą osobę, o współczesności będę mówić ja. I ta perspektywa na to, co się dzieje obecnie na świecie, czyli trochę takie budzenie się i ze społeczności, i organizacji pozarządowych, i samych rządów, do tego właśnie znaczenia rolnika, chłopów, gospodarstw, drobnych gospodarstw, była już trochę omówiona na poprzednich webinariach, ponieważ przybliżaliśmy temat jednego z ruchów, La Via Campesina. Jest to ruch chłopów i drobnych rolników z całego świata. Natomiast tutaj w tych kolejnych kilku slajdach chciałam pokazać kilka obszarów i płaszczyzn możliwości współpracy, takiej, która umacnia tą rolę drobnych rolników, takiej, która wiąże ponownie miasto ze wsią, takiej, która rozpoznaje wagę tej praktycznej wiedzy i tego znania z samego życia i z codziennej pracy z ziemią, problemy tej ziemi, problemy produkcji żywności. I chciałam tutaj troszeczkę tak zanalizować właściwie, jakie wyzwania i jakie są największe potrzeby tych różnych środowisk, które w tej chwili dzieli zainteresowanie tematem suwerenności żywnościowej, czy też właściwie polepszania sytuacji i na wsi, i w środowisku rolników. Będzie też mowa o samych rolników i tutaj te kilka slajdów będzie właściwie z perspektywy rolników. Te wyzwania, te narzędzia, możliwości będzie przedstawione z tego, co my, z czym my się przynajmniej stykamy jako młodzi rolnicy i w środowisku rolników. Więc pierwsza rzecz, o której mówił już w poprzednich webinariach i Jędrzej, i Emilia Ślimko,
Także NINA to jest znaczenie budowania sieci konsumentów i producentów. I tutaj chciałabym wyjść troszeczkę poza tą koncepcję budowania relacji na tym poziomie ekonomicznym i jakby wskazać to, że to nie jest tylko relacja na zasadzie wymian handlowych czy zabezpieczania naszego dostępu do produktów, do żywności, tylko tak naprawdę, żeby zabezpieczyć suwerenność żywnościową, nasze prawo do zdrowej, lokalnej żywności, musimy budować wspólnoty. I tutaj przykłady już również wcześniej podane to są ruchy kooperatyw, ruchy RWS-ów, Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów, na przykład przy klubie Kukiz 15, ale także większe ruchy, które wskazują na znaczenie rolnika dla naszego dostępu do dobrej żywności, na przykład slow food. I chyba z mojej perspektywy największym wyzwaniem, z którym się spotykam, to jest takie zwyczajne rozumienie materialnej rzeczywistości realiów produkcji żywności, uprawy ziemi, wartości pracy, nakładu pracy, jakie rolnicy wkładają w to, żeby dostarczyć nam tej żywności, ale również od drugiej strony jakby wsparcie wejścia rolników w miasto i na taki poziom administracyjny w reprezentacji ich potrzeb, czyli na rzecznictwo na poziomie ustawodawstwa, branie udziału w komisjach czy podkomisjach rolnictwa, czy podpisywanie petycji. I tutaj na pewno dużą potrzebą jest edukacja konsumentów i stwarzanie możliwości do spotkania, tego face to face, żebyśmy się poznali, usłyszeli się, troszeczkę obeznali z tym również, co nas łączy, a co nas dzieli. I drugim taką płaszczyzną dla budowania współpracy są organizacje rolników i organizacje wiejskie. Wśród nich można w Polsce wyróżnić największą organizacją, to jest NSZZ i AR Solidarność, organizacje rolników ekologicznych, na przykład Ekoland czy Ekołan, oraz większe sieci organizacji rolniczych, do których one należą, to jest IFOAM. Jest również Kopa Kodzeka, chociaż wkład tej organizacji lobującej Unię Europejską jest pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o wspieranie zasad suwerenności żywnościowej. W każdym razie wspieranie i wzmacnianie tej partycypacji obywatelskiej i jakby udziału organizacji rolników w debatach politycznych, czy w ich mobilności, w tym, żeby właśnie uczestniczyć na poziomie takim politycznym w ustawodawstwie, czy w ukierunkowaniu polityki rolnej, ma bardzo kluczowe znaczenie. I tutaj jedną z największych potrzeb jest ponownie wsparcie w wychodzeniu z tą samoreprezentacją na zewnątrz, tak? Jednym z przykładów tego, jak często, może nie przykładów, ale jednym z problemów jest to, że często uważa się, że ludzie na wsi tak naprawdę nie wiedzą, co jest dla nich dobre, nie wiedzą, jak myśleć systemowo, nie mogą połączyć tych realiów wsi z realiami globalnymi. I to wcale nie jest prawdą. Tutaj bym chciała tylko podać odnośnik do jednego z projektów takich globalnych, to się nazywa Citizens Jury, czyli taki sąd obywatelski. I tutaj pod linkiem macie dostęp do filmiku o tym, jak w Indiach, kiedy wprowadzano program Wizji 2020, czyli takiej wizji rolnictwa, które ukierunkowane byłoby przede wszystkim na produkcję, na eksport, taki sąd obywatelski wśród rolników i pozwolono im wysłuchać różnych ekspertów, od ekspertów z firm materiałów siewnych, z firm związanych z nawozami, reprezentantów NGO-sów, lokalnej administracji, i po 5 dniach takich wysłuchań sami podjęli decyzję, co jest dla nich najlepsze. Więc to jest tylko przykład tego, że jeżeli rolnicy czy społeczności na wsi mają dostęp do pełnej informacji, oni mogą całkowicie za siebie decydować. I tutaj bym chciała również wrócić do takiego tematu sprzed 2 lat, który dobrze obrazuje, nie zawsze wykorzystane, i to jest protest rolników, który zjednoczył zarówno rolników tak zwanych tradycyjnych, konwencjonalnych, jak i ekologicznych pod wspólnym banerem.
I teraz chciałabym sprawdzić Waszą wiedzę historyczną. Jakie były trzy główne tematy postulatów rolników podczas tych protestów w 2015 roku? Przez prawie 4 miesiące rolnicy utrzymali wtedy zielone miasteczko rolników, tak zwane Farmers Occupy, bo działo się to mniej więcej w tym samym czasie jak ruch Occupy na świecie. I o co chodziło rolnikom? Możecie wpisywać w wasze okna logowe, czy chodziło o odszkodowania za dziki, wzmocnienie przedsiębiorstw jako trzy główne postulaty, grabieże ziem, sprzedaż bezpośrednią lub GMO i GMO, czy może nowy WPR, wspólną politykę rolną, wzmocnienie przedsiębiorczości i GMO. Jędrzej Cyganik B, widzę, że tutaj odpowiedź A, odszkodowania za dziki. O. Komuś jest żal dzików. No i niestety dla wielu rolników jest to w tej chwili bardzo duży problem, właśnie taki dalej nierozwiązany na poziomie systemowym. BBB, przewaga B i tak, u nas też studenci się zgłaszają, bo siedzą koło nas, że jest to odpowiedź B. Chodziło o ustawy zapobiegające wyprzedaży ziemi obcokrajowcom, umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej i ustawowy zakaz obrotu i upraw GMO. Właśnie wczoraj i przedwczoraj odbyły się podkomisje związane z GMO. Na razie strefy upraw GMO są absolutnie zakazane i uwzględnia to obszar aż do 10 km od granic państwa. Razem poprosiła Artura o zaprezentowanie filmiku, który pokazuje, że na protestach rolników również swój udział miały organizacje z zagranicy, ponieważ polscy rolnicy dostali wsparcie na przykład od Davia Campasiny. I'm from England and I'm a vegetable grower in England. And I think that what Poland has is amazing. You have a great amount of small family farmers and you have a relatively unspoilt land, productive base. And it's essential, I believe, that that's protected and built on. Because the future of Poland, the future of your people, relies on having good quality, healthy food. And that can only come from small family farmers who have access to land in an environment that hasn't been spoilt by GMOs. Jeszcze jeden wątek związany z samostanowieniem i samookreślaniem przez oddolne rolników. To jest tylko przykład, ale ten protest rolników, który tak eksplodował w sumie w 2015, miał swoje korzenie już wcześniej, praktycznie od 2013 rolnicy w zachodniopomorskim się organizowali. To jest właśnie taka próba definicji swoich wartości przez oddolne ruchy, tych związanych z definicją gospodarstwa rodzinnego i z jego rolą w państwie, z rolą rolnika. I tutaj też widać, jakby się wczytać, że niektóre zapisy mogą nas na początku nawet szokować, ponieważ biorąc pod jakby z perspektywy miasta, nie wszystko może być nam oczywiste, dlaczego akurat te wartości, ale to właśnie w tym dialogu i w tych spotkaniach, chociażby na protestach, można właśnie się dopytać i poznać bliżej, co motywuje takie I teraz kolejnym takim współpracy dla rolników są możliwości na takimi długo działającymi już organizacjami na gruncie polskim, organizacjami kampanijnymi, jest między innymi Polska Wolna od GMO, ICPPC, czyli Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, ale również większe organizacje bardziej związane z tematyką demokracji, tak jak Akcja Demokracja, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, który przybliża tematykę globalną, czy Polska Zielona Sieć, również już od dawna pracująca w temacie suwerenności żywnościowej. Tutaj też miał takim dobrym przykładem tego, że czasem brakuje w tych spotkaniach, tworzonych koalicjach, czy udziału rolników. Było na przykład takie spotkanie odnośnie tworzenia koalicji wspólnej polityki rolnej w czerwcu, na którym miałam okazję być. I gdyby nie kontakty z zagranicy, prawdopodobnie nie wiedziałabym, odbywało. A te kontakty z zagranicy
umożliwiły to, że w tym spotkaniu są przedstawiciele polskich organizacji rolników. Inaczej byłyby na nim tylko NGOsy. Więc jedną z takich największych potrzeb z tego punktu widzenia jest i weryfikacja rekomendacji wniosków tych organizacji z oddolnymi praktykami. I takim wyzwaniem jest krótkoterminowość projektów i to, że tak naprawdę zawiązywanie takich długoterminowych koalicji i strategii w tym klimacie finansowania w Polsce jeszcze jest dosyć dużym zadaniem. Świetnym przykładem tego, jak ostatnio zmobilizowały się właśnie te nasze polskie organizacje pozarządowe, jest współpraca nad wypracowaniem wspólnej strategii odnośnie wspólnej polityki rolnej na kolejne lata. I również tutaj, jak spojrzycie na źródło tej tabeli, jeśli chodzi o różnice i możliwe konsekwencje tych różnic dla współpracy między organizacjami rolników, a na przykład organizacjami pozarządowymi, to w tej tabeli znajduje się takie spojrzenie na sytuację globalną. U nas może to być troszeczkę bardziej zróżnicowane, ale jeśli takie gruntowne różnice, to to, że przede wszystkim organizacje oddolne finansują się albo ze składek członkowskich, albo z darowizn, albo są finansowane przez organizacje międzynarodowe. Tutaj ta grantodawców dla organizacji pozarządowych jest większa. Również różnica w obsłudze czy w koordynacji tych struktur charakteryzuje się tym, że często organizacje oddolne obywatelskie działają na bazie pomocy czy obsługi wolontariackiej. Natomiast w organizacjach pozarządowych może być tutaj trochę ta różnica, że role wypełniają osoby już z takim doświadczeniem zawodowym profesjonalnym, klasy średniej. I jeśli chodzi o zadanie, to na pewno dla organizacji oddolnych są to właśnie takie jest to długoterminowe polepszanie interesów i zwiększanie członkostwa, tworzenie takiej masy. Natomiast w organizacjach pozarządowych często takie te teraźniejsze agendy są definiowane to, jakie są projekty. I ważnym też ośrodkiem, czy taką osią, linią współpracy są środowiska akademickie i działania badawcze, różne inicjatywy, te już istniejące od dawna, na przykład w Polsce Fundacja Wspomagania Wsi czy INHORT, które współpracują albo z tym samym tematem rolnictwa, albo wykonują badania na temat zmieniającej się sytuacji, albo bezpośrednio współpracują na płaszczyźnie naukowej z praktykami. I to mogę wskazać bardzo ciekawy raport Fundacji Wspomagania Wsi o prognozie i diagnozie polskiej wsi na kolejne lata, o tym, co się dzieje teraz, ale też jakie mamy perspektywy, czego można oczekiwać. Tutaj największym wyzwaniem, jeśli chodzi o współpracę, jest dotarcie z informatyków i zaangażowanie ich w procesy dawcze. Również wprowadzanie, choć to się dzieje, jest dobrym przykładem jest raport Wieś w Polsce, wprowadzanie metod partycypacyjnych. Być może wyzwaniem jest też często nadmierne oddzielanie tak zwanych ekspertów czy specjalistów od praktyków. I tutaj te organizacje rolników, oddolne organizacje, raczej rolników i praktyków traktować również za takich ekspertów prosto z pola, tak? Ekspertów polowych. I między innymi FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych na rzecz wyżywienia i rolnictwa, wprowadziła taką koncepcję i program szkół polowych, gdzie w konkretnych kontekstach gospodarstw wprowadzane są innowacyjne metody agroekologiczne. I rozwija się współpracę, ale nie tylko, żeby zobaczyć
rezultaty tych, ale również, żeby nakreślić, jak mogłyby się one przełożyć w szerszym kontekście geograficznym i społecznym. Projekty i inicjatywy edukacyjne mają ogromną wagę zarówno edukacji konsumentów, jak i wzmacniania umiejętności w zakresie samego rolnictwa ekologicznego. Tutaj będziemy mówić, Ewa opowie o Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym, ale jest bardzo dużo w tej chwili inicjatyw oddolnych, od szkół i warsztatów permakultury, przez ogrody społecznościowe. Są też działania rządowe, na przykład sieć zagród edukacyjnych, gdzie można wyszukać w danym regionie u siebie grupy szkolne, grupy przedszkolne i prowadzą warsztaty. Tutaj takim wyzwaniem jest, czy jest to taka jednokierunkowa mobilność i czy beneficjentami tych inicjatyw są głównie ludzie z miasta. Natomiast na pewno potrzebą jest wspieranie tej współpracy między sektorem szkolnictwa a rolnictwa przez sam rząd. I w duchu w zasadzie tego, że gospodarstwa są naprawdę genialnymi laboratoriami dla zgłębiania życia, biologii, chemii i tego wszystkiego, co się dzieje w obrębie gospodarstwa, można używać do tego, tak naprawdę do edukacji najmłodszych osób i przyszłych konsumentów. I na sam koniec media alternatywne i społecznościowe. Tutaj mamy zwiększającą się pulę internetowych platform, blogów, gazet, które popularyzują tematykę suwerenności żywnościowej, ale również edukują konsumentów w zakresie tematyki produkcji żywności, jakości żywności, również właściwości zdrowotnych, więc te wszystkie działania w rezultacie dają nam możliwości współtworzenia tego rynku żywności, łączenia konsumentów z producentami i budowaniu właśnie rynku produktów eko. Na pewno tutaj wyzwaniem jest samofinansowanie tych inicjatyw i nisze czytelnicze, czyli jakby takie pytanie o zasięg, jak daleko te kanały pracy i łączenia, uwspólniania pewnej wiedzy mogą dotrzeć. Czy to jest, do której klasy na przykład społecznej mamy tendencję docierać z taką informacją. I teraz oddam głos Ewie, która opowie o sieciach współpracy, które otaczają o wiele większe obszary i regiony. Właściwie światowych sieciach i właściwie będziemy mówiły o tych sieciach, z którymi najbliżej współpracujemy, czy z którymi mamy jakiś kontakt. Ja zacznę od IFOAM-u, czyli nazwa pochodzi ze słów angielskich, International Federation of Organic Agriculture Movements. Dzisiaj to się mówi IFOAM Organics International. Jest to jedna z najstarszych organizacji parasolowych, reprezentująca obecnie 800 organizacji członkowskich z 117 krajów. Misją jest prowadzić, jednoczyć, wspierać rolnictwo ekologiczne w jego całej różnorodności. My jako Ziarno, małe stowarzyszenie na Mazowszu, też jesteśmy członkami IFOAM-u, też należymy, ale też sporo polskich organizacji i uczelni jest tutaj też członkami. I też jest ciekawe, że właściwie te samo Federację założyło 5 organizacji, które się spotkały w 1972 roku w listopadzie w Wersalu na Międzynarodowym Kongresie, który organizowała francuska organizacja rolników. I 5 osób, Roland Chevreau z tej, nie powiem poprawnie po francusku, więc nie będę się tu męczyć, ale Natura i Postęp. Po polsku Lady Eve Balfour, reprezentująca też taką starą, doświadczoną organizację brytyjską The Soil Association. Kiel Arman ze szwedzkiego stowarzyszenia biodynamicznego. Pauline Raphael z Soil Association w południowej Afryce. I Jerome Goldstein z Rodale Press w Stanach Zjednoczonych. I właśnie z tych, można powiedzieć, 5 małych organizacji wykluła się federacja, która w tej chwili
obejmuje, tak jak mówiliśmy, cały świat, ma swoją akredytację zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Narodach Zjednoczonych. Za chwilę pokażę organizacje, z którymi współpracuję i lobbuję na rzecz rolnictwa ekologicznego. I ma wpływ, bo te programy rolno-środowiskowe czy pewne zmiany, które się dokonują we wspólnej polityce rolnej, to też jest związane właśnie z wpływem IFOAM-u. Tu są te organizacje, instytucje, gdzie IFOAM uczestniczy w negocjacjach, zwłaszcza w obszarze rolnictwo i środowisko. Są wymienione, zarówno jest to Światowa Organizacja Zdrowia, jak i FAO, jak i OECD, czy oczywiście też Unia Europejska. I też mamy swoich polskich przedstawicieli. Też IFOAM organizuje bardzo ciekawe kongresy. Teraz ostatnio był chyba w Indiach taki duży kongres. Ja też kiedyś byłam w Europie i naprawdę jest bardzo ciekawy. Warto się kiedyś wybrać, uczestniczyć, zobaczyć, co się właściwie dzieje w świecie w zakresie rolnictwa ekologicznego. I teraz taki drugi ruch, który pozornie jest troszeczkę jakby z innej perspektywy, ale też już z pewnymi tradycjami. Slow food to jest ruch społeczny, który właściwie zaczął się od takiego zainteresowania ochroną tradycyjnej kuchni różnych regionów świata. To był właściwie pierwszy taki obszar zainteresowania. Zresztą zaraz będę pokazywała lidera, twórcę tego ruchu, który właściwie był takim degustatorem żywności. I pierwsza jego refleksja związana z żywnością dotyczyła nie tak bezpośrednio może agroekologii, ile smaku potraw. Jak gdyby można powiedzieć, że jego związek z tą agroekologią zaczął się od tego, że zauważył, że ten smak jest inny, że coś się stało, że te jego ulubione papryczki, które powinny smakować w określony sposób, jednak smakują inaczej. I że ten smak, jak się okazało, po prostu wynika z zupełnie innych metod wytwarzania, innych metod uprawy. I w związku z tym właśnie w tej chwili Slow Food rozszerzył bardzo swój zakres działania. Tu jeszcze jest takie zdjęcie, gdzie właśnie jest twórca Carlo Petrini, czyli jakby ten, tak jak wspomniałam, że najpierw to był po prostu opór przeciwko rosnącej popularności fast foodów. To był jakby taki pierwszy motyw tej działalności. W tej chwili Slow Food nie tylko rozszerzył się właśnie geograficznie i jeżeli chodzi o członków, bo jest ponad 80 tysięcy członków w 50 krajach. Siedziba wciąż jest w Piemoncie, w Bra, ale te oddziały na całym świecie kierowane przede wszystkim przez wolontariuszy działają już dużo szerzej. Ja miałam okazję się przekonać o tym, ponieważ byłam kilka razy na światowych spotkaniach. One są organizowane zazwyczaj w roku parzystym w Turynie. Nazywają się Terra Madre, czyli to jest hiszpańskie słowo matka ziemia. I rzeczywiście jest to niezwykłe spotkanie, kiedy, jak ja uczestniczyłam, to jest od chyba 2004 roku, takie pierwsze te spotkania się odbywały. Przyjeżdża naprawdę 7-8 tysięcy osób. Organizatorzy przywiązują do tego ogromną wagę, żeby to nie były tylko kraje rozwijające się. Zawsze przez to te Terra Madre są niezwykle kolorowe, ponieważ jest bardzo dużo przedstawicieli, nie wiadomo jak poprawnie powiedzieć, krajów południa czy krajów rozwijających się, tym bardziej kolorowych, bo w swoich strojach tradycyjnych, ze swoimi tradycyjnymi potrawami. I oni przyjeżdżają bardzo często właśnie jako tak zwane food communities. Myśmy, pamiętam, pierwszy raz się zgłosili po prostu, że chcemy przyjechać jako takie food community z Mazowsza, no bo mamy swój chleb, mamy ser. I naprawdę tak niezwykła gościnność, że wsparcie, że mogliśmy tam dotrzeć, właściwie możliwe wsparcie w pokryciu kosztów podróży, ale też w przyjęciu, na przykład drugim razem mieszkaliśmy u rodziny
włoskiej, te rodziny wokół Turynu, wszystkie bardzo są gościnne i przyjmują tych uczestników. I też odbywa się bardzo dużo seminariów. I te seminaria, co jest właśnie ważne, one już odchodzą od takiej tematyki stricte kulinarnej, ale właśnie dotyczą szerokich tematów agroekologicznych, zarówno suwerenności żywnościowej, jak i metod uprawy ekologicznej, jak i przetwórstwa ekologicznego. W czasie takiego Terra Madre odbywa się kilkanaście, myślę, że być może nawet ponad 20 różnych seminariów. Można sobie wybrać, można w nich uczestniczyć, można nawiązywać kontakty. A co dla mnie jest najbardziej fascynujące, że dla tych wszystkich ludzi jest zaoferowane bardzo ciekawe jedzenie. Wyobraźcie sobie właśnie, jak to można 7 tysięcy ugościć w sposób właśnie slow. Slow i z jakością. Także to są naprawdę, teraz w Warszawie konwiwium, przepraszam, nie w Warszawie, tylko w Krakowie, konwiwium krakowskie zorganizowało takie właśnie krajowe slow food, także z tego się bardzo cieszę. Tu chciałam jeszcze na koniec powiedzieć o takim naszym sprzymierzeńcu. Właśnie papież Franciszek w ostatniej encyklice wyraźnie napisał coś o drobnych rolnikach. Ja sobie pozwolę przeczytać te dwa fragmenty. Istnieje wiele różnych małych systemów żywnościowych, które nadal karmią większość światowej populacji, wykorzystując niewielką część ziemi i wody oraz wytwarzając mniej odpadów. Władze mają prawo i obowiązek podejmowania działań na rzecz wyraźnego i zdecydowanego poparcia dla drobnych producentów oraz dywersyfikacji produkcji. My na przykład tą encyklikę Laudato Si trochę wzięliśmy na tapetę i w czasie wakacji razem z Ruchem Ekologicznym Świętego Franciszka z Asyżu i rodzinami, które przyjechały, żeby z nami rozważać, właśnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób wykorzystywać te myśli zawarte w tej encyklice, które tak właściwie bardzo wpisują się w takie nasze myślenie o tym, czym powinna ta żywność być i jak rolnicy powinni być traktowani. I teraz oddaję głos Asi, która jest współtwórczynią polskiego oddziału Nowego Ruchu o takim bardzo globalnym zasięgu, czyli Nieleni. Nieleni Europa, Nieleni Europejska, Nieleni Polska i w kontekście współpracy rolników chyba przede wszystkim należy zacząć od tego, że Nieleni jako ruch zrodził się z koncepcji suwerenności żywnościowej i został zainicjowany przez ruch La Via Campesina. W 1996 roku ta koncepcja suwerenności żywnościowej została wprowadzona przez La Via Campesina i w 2007 roku, mam teraz małe zaćmienie, ale odbyło się pierwsze międzynarodowe forum suwerenności żywnościowej w Mali, na którym stworzono deklarację. I na bazie tej deklaracji sieci w zasadzie różnych podmiotów, różnych organizacji, różnych nieformalnych grup i oddolnych stowarzyszeń, które łączył temat wzięcia odpowiedzialności i kontroli za system żywności rolnictwa. Te różne podmioty zaczęły się łączyć. W tej chwili w ruchu europejskim Nieleni Europe funkcjonuje i jest zsieciowanych ponad 300 organizacji. Jest to jedna z większych sieci. Ma ona bardzo polityczny charakter, ponieważ pojawia się na różnych protestach, kampaniach, uczestniczy w kampaniach, prowadzone są różnego rodzaju sojusze między większymi organizacjami, które wypracowują wspólne pozycje również pod sztandarem Nieleni. Nieleni Europejskie, koordynacja tego ruchu współpracuje bardzo blisko z ECVC. Tutaj po prawej stronie macie logo Europejskiej Koordynacji Via Campesina, czyli regionalnego oddziału tego światowego ruchu rolników. I Nieleni funkcjonuje w taki bardzo horyzontalny sposób zdefiniowany przez konteksty krajowe i takim głównym narzędziem czy formą uwspólniania tej wizji wprowadzania suwerenności żywnościowej.
są fora. Podobnie jak w przypadku Soul Food, gdzie co 2 lata odbywają się takie światowe, globalne zgromadzenia. W zeszłym roku był na przykład w Slow Food, w Europejski Slow Food w Polsce, w Krakowie. Podobnie z Mileni, co w tej chwili nie ma jeszcze określonego, ale gdzieś co 4 lata odbywają się fora. I takie fora miały już miejsce w Austrii w 2011, a w zeszłym roku, w 2016, w Cluj-Napoca w Rumunii. Na te forum przyjechało ponad 450 delegatów z 40 krajów lub więcej i z Europy, i z Azji Centralnej. I takie pytanie związane z możliwościami takiej współpracy, ponieważ na forum pojawiły się nie tylko organizacje rolnicze czy konsumenckie, różnego rodzaju ruchy, ale również przedstawiciele ośrodków badawczych i akademickich. I pytanie do Was, jakbyście mogli wpisać Wasze okna dialogowe, jak myślicie, jaki udział tych przedstawicieli tych ośrodków myślicie było na forum? Czy było to 10, 15, 25 czy 30%? Ilu było naukowców, badaczy, ludzi zajmujących się tym tematem rolnictwa i żywności od strony naukowej, którzy współpracują z ruchem Mileni? Tutaj większość jest A i B póki co. 50% nie ma takiej odpowiedzi, ale nie wiem, czy to byłby już ruch, chyba że ruch, ruch naukowców, którzy chcą się wyrwać z akademii. Ja bym chyba dołączyła. Jestem takim uciekinierem. Natomiast na forum w Rumunii było 10% badaczy. I ci badacze mieli swoją odrębną grupę roboczą, tak jak były inne grupy robocze właśnie zorganizowane wokół głównych osi tematycznych Mileni. Został wypracowany raport, do którego możecie sobie zajrzeć. Tutaj podaję tylko link, ponieważ o tym również było już troszeczkę w poprzednich webinariach o zasadach suwerenności żywnościowych i o tym, o tych siach. Natomiast ja tylko przejdę do tego, żeby Wam mniej więcej zakreślić spektrum tych tematów, które podejmuje Mileni. Strategie i wizje tych podejść są wypracowywane poprzez konsensus, właśnie poprzez grupy robocze, poprzez spisywanie wspólnych stanowisk i listów do różnych poziomów władz i organów administracyjnych, i takie grupy robocze i tematyczne uwzględniają między innymi temat ziemi, nasion i zasobów wspólnych, wspieranie rozwoju metod agroekologicznych zarówno wśród praktyków, jak i w ogólnej świadomości, czyli w edukacji, wspomaganie tworzenia sieci wymiany wiedzy z agroekologii, łączenie konsumentów i producentów w wypracowywaniu wspólnych lokalnych rozwiązań, tworzeniu lokalnych rynków żywności. Dużym tematem są alternatywne rynki, prawa dla pracowników rolnych, to w szczególności w kontekście dużego zjawiska migracji do Europy z krajów spoza Unii, z osób z krajów spoza Unii Europejskiej i tego, że ich prawa są bardzo często nagminnie łamane, a w sektorze rolnictwa jest to wyjątkowo trudny problem, ponieważ są to często sfery niewidzialne dla organów monitorujących przestrzeganie praw pracowników. I takim największym tematem, zwłaszcza teraz, do którego już się wcześniej odnosiłam, jest właśnie temat wspólnej polityki rolnej. Tutaj możecie zobaczyć, jak mniej więcej rozwijała się ta wspólna polityka rolna, jakie przyjmowała nowe nurty w tej chwili. Od 2013 roku możemy się tak naprawdę cieszyć tym, że ten akcent na wspomaganie rozwoju rolnictwa ekologicznego jest o wiele większy. Natomiast wciąż przy Parlamencie Europejskim i w różnego rodzaju grupach i komitetach konsultacyjnych, gdzie pojawia się reprezentacja organizacji rolniczych, to lobby przemysłowe, również lobby dużego przemysłu spożywczego jest bardzo duże. Dlatego bardziej warto wspierać
organizacje młodych rolników, żeby mieli tą mobilność i te możliwości chociażby językowe, aby uczestniczyć w tego typu spotkaniach. I jeśli chodzi o taką analizę wyzwań, potrzeb i możliwości tego, jakie prezentuje współpraca między tak różnorodnymi organizacjami i partnerami, to przede wszystkim to, że w różnych krajach to, jak wygląda ruch Nieleni, ma swoją specyfikę. I tutaj podam tylko Polski i Anglii, które mi są najbardziej znane. W Polsce działamy jako kolektywa koordynatorów. Głównie do tej pory były to osoby, które pojechały jako część delegacji na forum w 2016 roku. Natomiast wprowadzamy pewne struktury i pewnego rodzaju, tworzymy platformę, która jest widoczna online. Natomiast na przykład w Anglii ten ruch funkcjonuje, nie jest sformalizowany nawet w takiej wizualnej formie w internecie, tylko funkcjonuje na bazie sieci e-mailowej RiseUp. Więc nie ma koordynatorów, tylko w momencie, kiedy jakaś grupa czy koalicja organizacji zdecyduje się poprowadzić jakieś wydarzenie czy zorganizować spotkanie, to zawiązuje się ścisła grupa wolontariuszy i aktywistów, którzy to wprowadzają. Też dużą potrzebą i dla nas dużą możliwością współpracowania z Ewą, współpracowania z organizacjami rolniczymi jest to, żeby weryfikować te założenia suwerenności żywnościowej na polskim gruncie i żeby spotykać się z tym, jak już są rozumiane, jaką pracę wykonywały wcześniejsze nam organizacje i widzieć i uspólniać te tematy, które nas łączą. Na pewno potrzebami jest dzielenie się dobrymi praktykami. Do tego celu tworzone są sieci, między innymi Europejska Sieć Wymiany Wiedzy i Szkoleń z Agroekologii, do której nasi polscy rolnicy również niedługo będą mieli dostęp, ponieważ mamy zaproszenie do współudziału w takim europejskim projekcie wymiany wiedzy między rolnikami. Kontakt osobisty, nie tylko online, tłumaczenia, to są nasze potrzeby, żeby łączyć te inicjatywy w Europie. Natomiast możliwości to jest zbudowanie masy krytycznej, która będzie się charakteryzowała dużą różnorodnością, zatem dużą kreatywnością, bo tak naprawdę z tej różnorodności, tak jak też podkreślała Ewa, tego co się dzieje na przykład na Slow Foodzie, można wyłowić najlepsze podejścia, najlepsze metody właśnie wzmacniania naszych starań. I o takich dwóch przykładach tego, jak ta współpraca między różnymi grupami osób i organizacji zainteresowanych tematem suwerenności żywnościowej, żywnością, rolnictwem ekologicznym, jak to wygląda w Polsce, to opowie Ewa. Ja muszę powiedzieć, że jak właśnie Asia i Ania przyjechały ze spotkania w zeszłym roku, tak trochę była dyskusja, czy w Polsce też to się powinno nazywać Nieleni, czy inaczej, ale jak teraz oglądałam te slajdy i tam było napisane współpraca rolników Nieleni, to myślę, że to jest bardzo dobra nazwa, zważywszy to ogromne zaangażowanie i wysiłek i pracę, którą właśnie wkładają w to, żeby ten ruch się rozwijał. I właśnie powiem troszeczkę o tych naszych małych inicjatywach, bo potem postaram się jeszcze taką refleksję może bardziej filozoficzną, na ile to jest wszystko ważne. My na przykład od 2004 roku co roku organizujemy seminarium. Peter, mój mąż, wymyślił taki tytuł, Dobre żniwa, współpraca w rolnictwie ekologicznym, właśnie dając tą współpracę w tytule każdego seminarium. Że nie tylko chodzi może o to, że podnosimy wiedzę w zakresie rolnictwa ekologicznego czy umiejętności, co jest naprawdę kluczem, ale właśnie ta postawa współpracy. I staram się, aby ta współpraca nie była tylko w nazwie, ale żeby zawsze wyrażała się też w przygotowaniu czy realizacji takich seminariów. Na przykład pierwsze seminarium było
właściwie w tym roku wstąpienia do Unii Europejskiej i zaczęliśmy współpracę z Niemcami, ponieważ wiadomo było, że tutaj pojawi się jakiś problem może konkurencji i chcieliśmy wyjść z taką ofertą bardziej współpracy i konkurencji. I od tamtej pory regularnie współpracujemy. Zawsze mamy gości z Niemiec. Najczęściej to jest ktoś z Naturlandu. Przede wszystkim wiernie przyjeżdża do nas wybitny doradca Werner Vokaute, ale nie tylko, wiele, wiele innych osób. I tak jak trochę wspominałam, to moje hasło, prawda? Świadomość, otwartość i szacunek. I ta otwartość też wyraża się w tym, że zapraszamy bardzo różne organizacje, które współorganizują z nami seminaria Dobre Żniwa. Na początku najczęściej to był Ecoland, chyba 2 czy 3 lata temu właśnie był też Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Czerefa, Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu, w zeszłym roku był właśnie Nieleni i La Via Campesina. Także mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy współpracować. Już planujemy koniec lutego. Zawsze robimy to w takim czasie, kiedy rolnikom jest w miarę wygodnie przyjechać, czyli nie w pełnym sezonie, ale raczej właśnie luty, marzec. I Asia wspomniała o tej bardzo właściwie ważnym aspekcie współpracy też ze środowiskami akademickimi. Tutaj jako przykład chciałabym pokazać profesora Mieczysława Górnego, który, profesor Górny już nie żyje ponad 10 lat, ale właśnie jak żył, to zawsze na te nasze seminaria bardzo chętnie przyjeżdżał, zawsze dzielił się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, zawsze jakby był z nami. I myślę, że te środowiska akademickie są naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyśmy jako reprezentanci czy organizacji pozarządowych, czy rolników, czy właśnie takich grup rolniczych, nie zapominali właśnie o tych profesorach, naukowcach, którzy właściwie, można powiedzieć, mówią tym samym głosem. Ja nawet mam za sobą takie czasopismo, które niedawno dostałam i przeczytałam bardzo ciekawy artykuł, może pokażę, bo żeśmy go nie sfotografowały. Realia, i tam jest artykuł profesora Zegara, Rolnictwo w Polsce na tle uwarunkowań i tendencji światowych. I muszę powiedzieć, że profesor Józef Zegar mówi dokładnie naszym, można powiedzieć, głosem. Także warto jest o tym pamiętać i warto współpracować. Ja o tym jeszcze wspomnę przy okazji właśnie naszego Uniwersytetu Ludowego. Ale nim do tego dojdę, to jeszcze tutaj chciałam wspomnieć o takim międzynarodowym projekcie, o którym dowiedzieliśmy się od tej pani, która tutaj jest na tym filmiku. Zaraz też króciutko usłyszymy jej głos. Była wykładowczynią podczas ostatnich Dobrych Żniw, ale była też na Dobrych Żniwach chyba w 2005 roku i potem właściwie przez parę lat ciągle pisała, że nie ma czasu, a okazało się, że właśnie uczestniczyła w bardzo dużym takim międzynarodowym projekcie współpracy. On trwał 3 lata, był zainicjowany przez Bank Światowy. W nim uczestniczyło 900 osób ze 110 krajów, a był współfinansowany przez takie duże organizacje jak FAO, Global Environmental Facility, UNDP, UNEP, UNESCO, Bank Światowy i WHO. Miał ocenić wiedzę w zakresie rolnictwa, nauki, technologii pod kątem celów rozwojowych i zrównoważonego rozwoju. Czyli jak ograniczać głód, ubóstwo, jak poprawić wyżywienie, zdrowie, warunki życia mieszkańców wsi, ale właśnie dzięki tym małym rolnikom. I Anita Idel była jedną z autorek tego raportu. Ten raport jest dostępny na stronie pod tytułem Agriculture in a Crossroads. Global Report, także warto zapoznać się, bo dotyczy bardzo różnych obszarów właśnie związanych z agroekologią. Także może teraz chwilę posłuchajmy Anity Idel. Obstacles we're facing today is the lack of vision of authorities for the future of farming. They're doing the politics as usual, serving the cause of the industry, supporting the industrial food chain. By using huge amounts of public money.
It's a chemical industry is interested to produce and to sell pesticides, antibiotics, and synthetic fertilizer. And so there is first no interest from the industry side, yeah, to have organic farming with crop rotation, with soil fertility, with circles. Wspólna polityka rolna, PROW, czyli to są czynniki, które kształtują rolnictwo. Bardzo ciężko jest wbrew przyjętym programom rozwijać się. Dlatego tak ważne jest, aby PROW był przygotowany na rolnictwo ekologiczne. Natomiast nadal nie jest on przygotowany na rolnictwo ekologiczne. Czy oprócz Anity była Ramona z Nieleni i był jeszcze polski rolnik, jeden z uczestników Dobrych Żniw. I teraz dojdziemy do Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, czyli tu, gdzie dzisiaj jesteśmy i dzielimy się z Państwem swoimi myśleniami. I właśnie idea Uniwersytetu Ludowego jest bardzo bliska temu, czym właśnie współpraca jest i na następnym swoim webinarze będę chciała troszeczkę więcej o tym powiedzieć. W tej chwili, tak jak Asia mówiła, jest taki ostatni zjazd dla drugiej grupy, która uczy się rolnictwa ekologicznego w czasie kursu, który trwał 2 lata. I właśnie to, że te kursy są prowadzone metodą uniwersytetów ludowych, oznacza, że przede wszystkim jest nauka poprzez praktykę, czyli że studenci, słuchacze mają możliwość pracy w gospodarstwach ekologicznych, naprawdę świetnych polskich gospodarstwach ekologicznych, których przybywa. To jest 14 miesięcy praktyk w ciągu 2 lat. Jednocześnie takie tematy jak suwerenność żywnościowa czy współpraca rolników na świecie jest pokazywana w takim temacie, który my też wprowadziliśmy jako kuźnia ważnych pytań, czyli pokazywanie takiej szerszej perspektywy globalnego kontekstu zmian w rolnictwie, ale też włączamy w program treści z innych obszarów, na przykład sztuka, rzemiosło, śpiew. Śpiew bardzo pięknie buduje wspólnotę, co możemy przeżyć codziennie rano, zaczynając zajęcia. Ale wręcz mamy taki dział w naszym programie, jak budowanie współpracy, umiejętności dialogu, twórczej dyskusji czy debaty. Tutaj mamy różne linki. Na tych linkach możecie nie tylko zobaczyć filmiki, które są na naszej stronie, wypowiedzi studentów czy nauczycieli. Też na stronie jest podręcznik rolnictwa ekologicznego napisany przez Międzynarodowy Zespół, też w dużej współpracy z uczelniami, o których za chwileczkę jeszcze wspomnę, oraz takie publikacje, które mówią w ogóle, czym jest Uniwersytet Ludowy. Tu jeszcze tylko jeden slajd o Uniwersytecie Ludowym, bo właściwie bardzo się cieszę, że ta część właśnie tej współpracy, współdziałania, budowania pewnej wspólnoty, ona myślę, że w dużej mierze dzięki naszym studentom, ale też rolnikom i osobom, z którymi współpracujemy, ona się naprawdę bardzo pięknie rozwija. W tych dwóch grupach jest 33 studentów, nie wszyscy co prawda dotrwali do końca, ale większość tak. W jaki sposób trochę ze wszystkimi jesteśmy w kontakcie. Taką dużą grupą to są właśnie rolnicy edukatorzy, czyli rolnicy, którzy po pierwsze przyjmują w swoich gospodarstwach praktykantów, przyjmują ich do swoich rodzin, do swoich gospodarstw. To jest około w sumie 30 osób, łącznie z tymi, którzy przyjmują nas także w czasie zjazdów terenowych. Właściwie można powiedzieć, że w czasie tych zjazdów terenowych objeżdżamy całą Polskę. Różne województwa, różne regiony i poznajemy właśnie specyfikę tych gospodarstw, zarówno zakorzenione w jakimś konkretnym środowisku społecznym, kulturowym, ale też przyrodniczym, bo są różne glebne środowisko krajobrazowe. Bardzo się cieszymy właśnie ze współpracy też ze środowiskami akademickimi. Właściwie współpracujemy z 6 uniwersytetami.
Chętnie przyjeżdżają do nas wykładowcy zarówno ze SGGW, z Uniwersytetu Warszawskiego, teraz mamy gościa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ale też dwie uczelnie zagraniczne, Uniwersytet Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, gdzie są studia licencjackie i magisterskie w zakresie rolnictwa ekologicznego i Bułgarski Uniwersytet w Plovdiv, który też jest zainteresowany rolnictwem ekologicznym. Współpracujemy też z innymi placówkami edukacji dorosłych, na przykład ze szkołami zawodowymi, gdzie zawód rolnik jest uczony. Niestety nie ma w tej chwili jeszcze takiego zawodu rolnik ekologiczny, więc tutaj ta współpraca jest potrzebna ze szkołami, które uczą tego zawodu. Właściwie większość naszych studentów chce zdać taki egzamin w zawodzie rolnik. Współpracujemy z innymi uniwersytetami ludowymi. W Polsce takich właściwie funkcjonujących jest, działających są takie 4 uniwersytety ludowe, ale powstają nowe. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi i ostatnio też współpracujemy z rządem, ponieważ w kancelarii premiera, pan dyrektor Kaczmarczyk, jest zainteresowany rozwojem uniwersytetów ludowych i podjęliśmy się tej współpracy. Tutaj jest jeszcze takie małe logo ekopoletka, tutaj w tym miejscu, bo na przykład nasze studentki, Asia i Agnieszka, w ramach właściwie praktyk podjęły taki bardzo ciekawy projekt współpracy, czyli w ramach naszego uniwersytetu wspólnie prowadziły ekopoletko, zaprezentowały nam swoje doświadczenia, zarówno w zakresie upraw, jak i nawet ekonomicznych wyników, co dla nas wszystkich było bardzo takim cennym i ciekawym doświadczeniem. I chciałam powiedzieć, że jako właśnie to nasze małe ziarno i ekologiczny uniwersytet ludowy, bardzo jesteśmy też otwarci na współpracę międzynarodową. Właściwie od kilkunastu lat, prawie 20 lat współpracujemy z bardzo różnymi instytucjami. Ostatnio właściwie takie wsparcie mamy tej współpracy międzynarodowej z programu Erasmus+, dlatego to logo jest, ale wcześniej były programy o jeszcze ładniejszych nazwach, na przykład Sokrates albo Grundtvig, patron uniwersytetów ludowych, ale jak to się mówi po polsku, jak zwał, tak zwał, natomiast bardzo się cieszymy z tej możliwości, to znaczy tutaj na przykład na tym zdjęciu jesteśmy w gospodarstwie ekologicznym w Szwajcarii, i Szkoła Rolnictwa Biodynamicznego, która jest dla nas taką też dużą inspiracją, prowadzi zdjęcia właśnie na polu, to prowadzą rolnicy. Reto Ingols z tej szkoły nas trochę inspiruje, bardzo nas inspiruje, jak uczyć inaczej, jak uczyć tak, żeby zachować tę pasję, tą fascynację przyrodą, rolnictwem, tymi relacjami, przyroda, człowiek, ludzie, konkretną wiedzę, taką wiedzę, która może na przykład przynieść temu adeptowi kursu rolnictwa ekologicznego życia i utrzymania się z tego gospodarstwa. Także to jest przykład też, że ta nasza współpraca właściwie wychodzi poza Polskę bardzo często. I teraz oddaję głos Asi. I też właśnie wychodząc trochę poza Polskę i czerpiąc inspirację z innych przykładów z pracy, chciałam pokrótce omówić, zostało nam zresztą tylko 9 minut do końca, program polityki żywności, który został zrealizowany, stworzony, zredagowany przez koalicję ponad 100 organizacji w Anglii przez ostatnie 2 lata. To jest świeżo wydana publikacja, która już zaczęła cyrkulować i tak jak tutaj widzicie, koalicja tych organizacji głównie opierała się na organizacji rolników, The Land Workers Alliance, ale również organizacji Ecological Land Co-op, Centrum Agroekologii, to jest ośrodek badawczy w Coventry i Permaculture Association, to jest
duże stowarzyszenie permakultury, bardzo aktywne w Anglii. I tak naprawdę ta inicjatywa powstała właśnie w wyniku prawie dekady wspólnych działań na rzecz suwerenności żywnościowej w Wielkiej Brytanii. Na jednym ze spotkań pod banerem Nie leni, gdzie jedna z grup roboczych, właśnie łącząca rolników i tą stronę konsumentów, stronę organizacji społecznych, w tym obszarze wpływania na politykę rolną i wpływania na politykę żywności, stwierdziła, że potrzeba spójnej wizji, która przetłumaczy zasady suwerenności żywnościowej na kontekst angielski. I tutaj to nie jest kontekst Wielkiej Brytanii, to jest kontekst jedynie Anglii. I to, co bardzo merytorycznie wysokiej jakości tworzy ta publikacja, to cały szereg rekomendacji wokół 10 obszarów związanych z żywnością, między innymi z tematem pracy i pracowników, z tematem diet i zdrowia, z tematem edukacji, dzieci itd. I tutaj ważnym tematem też było zdefiniowanie jakby w kontekście angielskim, czym jest suwerenność żywnościowa, a czym nie jest, ponieważ może ona się mylić z kilkoma różnymi rzeczami. I też dla sprawdzenia Waszej orientacji w tym, czym suwerenność żywnościowa jest i jak mogli ją właśnie interpretować Anglicy, to tutaj proszę o odpowiedź w Waszym oknie dialogowym. Jak według współtwórców, w zasadzie czym jest według współtwórców tego raportu, tych rekomendacji suwerenność żywnościowa? Tutaj trzy pojęcia określają to, czym suwerenność żywnościowa nie jest, a jedno z nich tym, czym jest. I to jest A, program dla ochrony i rozwoju gospodarstw chłopskich z krajów globalnego południa. B, synonimem narodowej samowystarczalności w produkcji żywności. C, programem rozwiniętym i wspieranym przez największe ruchy rolników na świecie. I D, pojęciem związanym z monarchią. No bo w sumie suwerenność, ktoś jest suwerenny. Czyli tutaj mamy pierwszą odpowiedź B. Czy ktoś jeszcze dokona ryzyka i odpowie na to dosyć skomplikowane, co by nie było, pytanie? C. A studenci ekologicznego uniwersytetu? D. Mówią, że D. Pojęcie związane z monarchią. Widać już przemęczenie. My jesteśmy już tutaj po kilku lekcjach historii. Właśnie Ewa nam tłumaczyła, jak to było z tymi chłopami w czasach pańszczyzny. A czy to ma być jeden i wyłączny postulat? Jędrzej Ganik B. A. Kurczę, to nie jest wcale takie łatwe pytanie. Więc odpowiem, że tutaj wśród tych odpowiedzi A, B i D to jest to, co w Anglii uważa się, że nie jest suwerennością żywnościową. Na pewno nie jest związane z monarchią, ponieważ jest to oddolny ruch, w którym współpracuje się horyzontalnie, a nie hierarchicznie. Natomiast jest on programem rozwiniętym i wspieranym przez największe ruchy rolników na świecie i ta właśnie relacja z tym globalnym kontekstem jest przez suwerenność żywnościową podkreślana. Jeżeli w naszym lokalnym kontekście nie zmienimy polityki rolnictwa i żywności, to nie zmienią się również w krajach globalnego południa. To są bardzo złożone i kompleksowe relacje. Ojej, miałem napisać cen. Jędrzej, przykro mi. Wypadasz z kolektywu koordynatorów. Jeszcze mi się obawia. I tutaj strona, która kolektyw. Strona, która pokazuje właśnie przetłumaczenie tych zasad suwerenności żywnościowej i trochę o procesie, jaki odbył się, aby ten dokument skonstruować. Jak widzicie, tutaj jest przykład jakby wypisywania przez uczestników różnych grup konsultacyjnych swoich definicji, swoich potrzeb, swojego spojrzenia na problemy związane z rolnictwem i żywnością. A jeśli chodzi o opiekę nad tym procesem, to po pierwsze
Był on koordynowany przez 8 osób z różnych organizacji. Brało w nim udział ponad 100 organizacji i grup społecznych. Opierał się on o procesy partycypacyjne, czyli przyjmowanie decyzji na zasadzie konsensusu, uwzględnianie grup, które mogły być zmarginalizowane, przeprowadzanie wywiadów również z ekspertami na różnych szczeblach administracji i instytucji globalnych, którzy konsultowali tą formułę. I też taka ciekawostka, że tak naprawdę dużym wyzwaniem było to, że ten proces tworzenia tego dokumentu zaczynał się w momencie, gdy ważyły się losy Wielkiej Brytanii i jej wyjścia z Unii Europejskiej, czyli ten kontekst Brexitu, mimo że stał się wielkim wyzwaniem, bo nagle pod dużym znakiem zapytania stanęły i dopłaty, i udział Wielkiej Brytanii w tym kontekście europejskim, to się stało również możliwością. Dlatego, że taki kryzys jest możliwością właśnie, żeby zdefiniować ponownie, czego chcemy i ujawnić to, co nie pracuje, co nie działa. I z rozmów z twórcami tej publikacji i tego projektu, to jakie oni wyłonili w procesie współpracy wyzwania, to po pierwsze oporność i niedostępność niektórych z partnerów, zwłaszcza tych większych organizacji, które często mają swoje linie i strategie podejścia do tematu żywności i rolnictwa. Po drugie język i polityka, czyli tym się właśnie różni mówienie o naszym systemie żywności z punktu widzenia mieleni i suwerenistyczna koncepcja. I mówi się otwarcie o pewnych konfliktach, czy takich palących negocjacjach różnych podejść, tak? Natomiast niektóre organizacje nie podchodzą do tematu politycznie i tutaj to był jednym z wyzwań. I jeśli chodzi o procesy partycypacyjne, to ten projekt był realizowany przy dosyć małym budżecie, bo na 2 lata było przeznaczone 25 tysięcy funtów. Jest to roczna średni zarobek na niskopłatnej posadzie w mieście w Anglii, więc to, co mógł on opłacić, to wcale nie było tak dużo. Natomiast, żeby ten proces był rzeczywiście partycypacyjny, trzeba było tu poświęcić dużo czasu i energii na prowadzenie grup, na spotykanie się, przeprowadzanie wywiadu, więc to są takie aspekty współpracy przy tak wielowymiarowym projekcie. I teraz już prawie dobiegamy do końca i mamy parę pytań, tak, więc bardzo nie wiem, się cieszymy z tych pytań. Ewa, może zakończysz. Tak, ale może szybciutko jeszcze te pytania, dobrze, bo tutaj ważne pytanie zadał, ale trudne, Jędrzej. Trudności współpracy w środowiskach rolniczych w Polsce. Czy to bardzo podzielona grupa? Jakie są główne antagonizmy, sprzeczne interesy? I czy rolnicy mają swoich reprezentantów w rządzie? Która partia sprzyja i wspiera rolników? Czy PSL to partia rolników? Nie wiem, czy na wszystkie pytania potrafimy odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o rolników ekologicznych, to rzeczywiście mamy duży problem ze współpracą. My tutaj z Joasią się starałyśmy skupić na właściwie pozytywnych aspektach. Natomiast jest faktem, że rolnicy ekologiczni nie mają własnej reprezentacji. I chociaż Ekoland był jedną z pierwszych organizacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które właściwie powstały w 1989 roku, to w tej chwili można powiedzieć, że szereg krajów nas tutaj znacznie wyprzedziło, ponieważ właściwie od, mi się wydaje, że to jest od początku lat 2000, ciągle jest jakby problem, jakiś rozłam, jakiś konflikt. W tej chwili w ogóle jest właśnie Kołany, Ekoland. Jest to dość złożone i myślę, że nie będziemy wchodzić w ten problem szczegółowo. Sądzę, że problemem jest w ogóle w Polsce słaba umiejętność współpracy. Dlatego może warto było poznać, jak to wygląda w innych krajach, jakie są takie metody właśnie osiągania pewnego konsensusu. My na przykład byliśmy trochę zdziwieni z Peterem, jak Niemcy nam tłumaczyli, że ich organizacji, to chyba dotyczyło Naturlandu, oni w pewnym momencie
usunęli charyzmatycznego lidera, żeby był ktoś, kto bardziej jest partycypacyjny, a mniej charyzmatyczny. Natomiast wydaje mi się, że takie ruchy w Polsce są niemożliwe i ciągle właściwie są jakieś silne charaktery, które właściwie, którym bardzo trudno znaleźć porozumienie. No, jak tutaj wspominamy, w Uniwersytecie Ludowym staramy się rozwijać tę umiejętność współpracy. Mamy różne formy, nasi studenci mogą o tym też trochę może opowiedzieć. I debaty oksfordzkie, i taki krąg, i wiele różnych. Także mam nadzieję, że właśnie idzie nadzieja, że to będzie to następne pokolenie, które po prostu znajdzie formy współpracy. Jest jeszcze jedno pytanie. Jak skutecznie... A o PSL to już pytanie polityczne, to może zostawimy. Ale to jest pytanie od Kasi. Jak skuteczne były dotąd wysiłki tych ruchów dla suwerenności żywnościowej w forsowaniu swoich postulatów na narodowej i międzynarodowej arenie politycznej? Nie wiem, czy chcesz odpowiedzieć, Asiu. Jakby na arenie narodowej, to rozumiem to krajowej tutaj w Polsce, no chyba takim najbardziej widocznym udziałem we wprowadzaniu debaty suwerenności żywnościowej do debaty politycznej jest udział różnych naszych członków w komisjach spraw rolnictwa i reprezentowanie właśnie tej perspektywy i koncepcji suwerenności żywnościowej. Jeśli chodzi o arenę międzynarodową, to do tej pory jest o wiele więcej sukcesów. Chyba taki najbardziej znaczący jest właśnie przy wprowadzaniu mechanizmów konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim przy ONZ-cie, gdzie te ruchy społeczne to są sojusze i rolników, i pasterzy, i rybaków. Nie tylko są już uwzględniane w dialogu z innymi partnerami, na przykład partnerami korporacyjnymi czy rządowymi, to jest dialog, to nie jest ta pozycja decyzyjna, ale to jest już dialog, ale koncepcja suwerenności żywnościowej jest w tej chwili dodawana do opisów na przykład FAO, czyli mówi się już nie tylko o bezpieczeństwie żywnościowym, ale również suwerenności żywnościowej. I ta suwerenność odróżnia się tym, że nawiązuje do praw człowieka, do różnych praw, również praw kobiet, tak, praw ludności wiejskich. I, tak, i takim znaczącym dokumentem, który symbolizuje osiągnięcia i w sumie no, manifestuje te osiągnięcia w tej wielowymiarowej współpracy na poziomie międzynarodowym w ramach suwerenności żywnościowej jest deklaracja praw chłopów, która jest zaproponowana do ratyfikacji Radzie Praw Człowieka przy ONZ-cie. I my również właśnie mieliśmy naszą polską delegatkę, rolniczkę Monikę Styczek-Kuryluk, która była na konferencji w Bukareszcie dotyczącej tego tematu, więc będziemy się starać, żeby wspólnie tutaj widzieć, a już nie widzicie, ale za tydzień mamy międzypokoleniowe spotkanie rolników tutaj w Grzybowie i w ramach tego spotkania chcielibyśmy wystosować wspólnie list dotyczący tej deklaracji do ministrów rolnictwa, ministra spraw zagranicznych, żeby zdefiniowali stanowisko Polski związane z ochroną praw ludności wiejskiej, zwłaszcza tych ludzi, którzy pracują bezpośrednio z ziemią, żeby wyżywić świat, społeczności. Więc to tak, już jesteśmy troszeczkę po czasie, więc ostatnia część była lekko z karabinku, jak to Ewa jak mówi. Karabin maszynowy, ale tu jeszcze nie wiem, czy może mam jeszcze minutę? Jakbyśmy, Artur, na ostatni slajd mogli tylko wrzucić, dobrze, przepraszamy, dobrze, że wychodzimy poza czas. Tak, tak, bo chcieliśmy taki skończyć trochę filozoficzną refleksją, żeby pokazać właśnie sens współpracy, sens takiego sieciowania. I to jest taka myśl, którą właściwie usłyszałam pierwszy raz od autora tej książki, którą mamy tutaj po prawej stronie, on się nazywa Ulrich Golücke. I on właśnie kiedyś przedstawił takiej konferencji, na której byłam w Stanach, przedstawił kilka scenariuszy przyszłości, co się może dalej dziać na świecie. I to jest wypracowane nie przez niego, on podał źródło, że to jest World Business Council for Sustainable Development. I z tych trzech scenariuszy jeden jest taki pesymistyczny, frog, prawda, czyli żaba, jeżeli dalej będziemy szli w takim kierunku, że first race our growth, czyli najpierw nasz wzrost i to jest najważniejsze, no to wiadomo, że to prowadzi do katastrofy.
Natomiast są dwie takie pozytywne wersje, czyli geopolity i jazz. I geopolity to znaczy geopolityka, można przetłumaczyć, że tak międzynarodowe instytucje typu FAO, ONZ, Unia Europejska wywierają presję na rządy, żeby właśnie wspierać czy rolnictwo ekologiczne, czy właśnie małe gospodarstwa rolne, czy ograniczać emisję dwutlenku węgla. A właśnie trzecia, która mi się najbardziej podoba i którą chciałam tutaj zasugerować, to jest jazz, że właściwie ona, można powiedzieć, dotyczy tego, że są takie różne małe ruchy, małe inicjatywy, tak jak my mamy w Grzybowie, jak tutaj Asia przedstawiała w Wielkiej Brytanii, czy jak są właściwie w Rumunii, właściwie na całym i na globalnym południu, gdzie właściwie można powiedzieć, mamy podobne kawałki, podobne standardy. What a sustainable world, prawda? Trochę tak może na muzykę Armstronga. I jednocześnie też współdziałamy ze sobą, prawda? Czyli właśnie ta specyfika jazzu, że czasami wchodzimy w różnego rodzaju sieci współpracy i wspólnie jakby oplatamy tą ziemię dobrymi inicjatywami. Róbmy to dalej, bo mamy nadzieję, że to przyniesie jakiś pozytywny rezultat. Dziękujemy Na bardzo za tym uwagę. kończymy naszą prezentację. Dziękujemy wszystkim za uwagę.